Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy kilka tematów do omówienia. Po pierwsze rozstrzygnięcie giveawaya, który miał miejsce tydzień temu na kanale w środę. Po drugie pytania do dyrektora generalnego Playa Games odnośnie nowego interfejsu. No i po trzecie omówienie hotfixów, dlatego że teraz regularnie wlatują hotfixy naprawiające jakieś tam rzeczy w nowym interfejsie. Są wprowadzane jakieś zmiany, głównie oparte na feedbacku graczy. No i po prostu dzisiaj sobie te hotfixy omówimy, pokażę wam, co się zmieniło, no i jak to teraz wygląda. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i zaraz w drugim wątku tego odcinka powiem wam, co powinniście pisać w komentarzu. Ogólnie dzisiaj jest bardzo gorąco, tutaj w tym pokoju też jest bardzo gorąco, ja się rozpływam, jestem cały mokry już w tym momencie, ciężko się siedzi przy komputerze, więc mogę być dzisiaj taki troszeczkę przymulony na tym odcinku, no ale to nic. Dobrze, pierwszy szybki wątek tego odcinka, mianowicie rozstrzygnięcie giveawaya lipcowego, z racji tego, że ja tak naprawdę dzisiaj w nocy jadę na wakacje, no i nie będzie mnie do 29 lipca, czyli no praktycznie do końca miesiąca, no to giveaway lipcowy zrobiłem w tym miesiącu o wiele szybciej. Tydzień temu w środę zapowiedziałem oczywiście tego giveawaya, no i wczoraj minął równy tydzień i na streamku wyłoniliśmy sobie zwycięzców. No i tutaj mamy wszystko napisane. Siemanko, dzisiaj na początku streamka wyłoniliśmy zwycięzców giveawaya na 2 razy 200 PSC, 2 razy grzybki za 200 zł z ostatniego filmu konkursowego. Kolejny giveaway w sierpniu, screeny można oczywiście już podsyłać, aby brać udział w kolejnym. Miłego popołudnia. No i dokładnie tak, ja od prawie półtorej roku robię co miesiąc giveawaya za to, że używacie mojego kodu twórcy. Jak kupujecie jakieś tam pakiety specjalne na sklepie internetowym, po prostu grzybki, generalnie wszystko, co tam da się kupić, to można kupić z kodem twórcy. No i jak wpisujecie kod twórcy Neutral, macie wszystko na tym banerku w lewym górnym rogu, powiedzmy nad kamerką troszeczkę, no to ja dostaję 5% z tego, co zapłacicie. I w ramach wdzięczności staram się część z tego, co dostanę wam oddać właśnie w comiesięcznych giveawayach. No i teraz był giveaway lipcowy. Oczywiście teraz jak coś będziecie kupować z moim kodem, to wszystko już będzie szło do giveawaya sierpniowego. Te giveawaye się zazębiają. W sierpniu już oczywiście nie mam żadnych wyjazdów, więc pewnie giveaway będzie tam jakoś w połowie sierpnia mniej więcej. W każdym razie to się zazębia i na spokojnie można sobie, no, wziąć udział, tak? Na spokojnie można podsyłać te screeny na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie wam wygodnie, jak używacie mojego kodu twórcy, i to wszystko będzie szło już do giveawaya sierpniowego. No i teraz tak, mamy zwycięzcy 17 giveawaya, mamy Shao Ciao, screeny z kanału Kodzik Twórcy, no i on akurat wygrał 200 PSC i chciał 200 PSC, natomiast Demazaki z komentarzy pod filmem konkursowym wygrał również, tu jest napisane 200 PSC, ale on akurat chciał pakiecik za 200 zł, abym mu kupił, czyli tam no pakiet po prostu grzybków. No i tyle, nie? To są zwycięzcy, to te osoby wygrały, powiedzmy, te osoby zostały wyłonione wczoraj na streamie, więc wszystko się działo na żywo, to też jest na Twitchu na wodzie, jeżeli ktoś jest ciekawy. No i mamy napisane, w kolejnym giveawayu będą brać udział screeny dodane po tym wpisie i oczywiście spod kolejnego filmu konkursowego. Gratulacje. Gratuluję raz jeszcze, tak jak pogratulowałem tutaj prywatnie, gratuluję jeszcze na odcinku, bo tak jak mówię, teraz już kolejne screeny lecą do już na giveaway sierpniowy. Tyle jeżeli chodzi o tego giveawaya, ten temat mamy już na spokojnie zamknięty. Drugi wątek to są pytania do dyrektora generalnego firmy Playa Games. Z racji tego, że jakiś czas temu, jak jeszcze byłem teraz na tym kilkudniowym wyjeździe, odezwali się do mnie twórcy, no i postanowili zrobić taki meeting. Taki meeting, na początku to był pomysł, żeby to było na streamie, teraz to chyba będzie w innej formie. Tak czy inaczej zostałem połączony z głównym dyrektorem generalnym Playa Games, aby jakby reprezentować polskie community i pytania odnośnie głównie interfejsu, no mogę mu przekazywać, mogę tam stworzyć listę tych pytań i tak dalej, właśnie od was, czyli od Polaków. Dlatego, że teraz dzieje się taka akcja, że raz na jakiś czas na oficjalnym streamie Shakes and Fidget, na ich oficjalnym kanale na Twitchu, właśnie są takie streamy specjalne z Thorstenem, bo to jest, tak jak już chyba wspomniałem, właśnie dyrektor generalny Play.
No i ale oni są świadomi, że te streamy głównie do niemieckiego community docierają. Więc odezwali się do takich większych twórców z jakichś tam, powiedzmy, poszczególnych krajów. Z tego co wiem, odezwali się do Sombeja, aby reprezentował Węgry. No i ja dostałem taką informację, abym właśnie reprezentował, w cudzysłowie nazwijmy to, polskie community. No i co mogę powiedzieć? Najpierw miał być to stream, gdzie ja miałem po prostu na streamie rozmawiać z tym dyrektorem generalnym. Miałem po prostu mu zadawać pytania od was, wy moglibyście zadawać pytania na żywo, no ale potem jednak zmieniło się to albo w kola mojego z nim po prostu, abym z nim porozmawiał i przedstawił to, co wy mi podsuniecie, albo po prostu stworzył listę pytań i tą listę pytań przekazał. Ja już o tym pisałem na Discordzie wczoraj, na streamku wczoraj sobie o tym gadaliśmy, już tą listę pytań mam, natomiast wy w tym momencie w komentarzu piszcie, tutaj skupiamy się głównie na nowym interfejsie, bo to wszystko, co teraz się dzieje właśnie z Torstenem, te specjalne streamy i tak dalej, to wszystko jest przez nowy interfejs. Z racji tego, że masa graczy narzekała, masa graczy chce powrotu starego interfejsu, masa graczy nie może się odnaleźć, kończą grę i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj właśnie zadanie dla was, abyście dawali wszelkie sugestie, jakieś pytania, jakieś rzeczy, które was irytują, jakieś sugestie, co powinno zostać zmienione i tak dalej, w komentarzu pod tym filmem. Ja to wszystko sobie ładnie skleję w jeden dokument, przetłumaczę te pytania na język angielski, no i z tego co wiem, mam je przekazać po prostu do niego, do Torstena, no i potem on postara się jakoś szeroko odpowiedzieć na te pytania i tyle, i tak naprawdę tyle. Potem te odpowiedzi, oczywiście, no nie wiem, czy ja je dostanę w formie, nie wiem, nagrania jakiegoś, czy w formie też pisemnej. W każdym razie ja to wszystko postaram się wam pokazać, pokazać jakie były pytania, jakie były odpowiedzi na poszczególne pytania, omówić to sobie i to wszystko pewnie zrobię w filmie na YouTubie, tylko no teraz mam ten wyjazd, więc pewnie dopiero po wyjeździe, no ale rozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że coś takiego zobaczymy, no co z tego wyniknie dalej, nie? Co wyniknie, jakie sugestie będą na pewno wdrożone, jakie nie. No jest to fajna okazja, żeby jakby z pierwszej ręki dowiedzieć się wszystkiego, co was nurtuje odnośnie nowego interfejsu. Więc teraz w komentarzu piszecie, co wam nie pasuje, co byście zmienili, co by mogło zostać poprawione, co by mogło wrócić. Wszystko, co wam przychodzi do głowy, komentarze są wasze. Zapraszam serdecznie. Nie będę wam mówił, jakie w tym momencie mam pytania przygotowane, bo mam ich chyba, nie wiem, z 15 albo nawet z 20 już po jednym dniu. Tak czy inaczej, no, będę to sobie po prostu sam już na własną rękę segregował, układał i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi. Dobrze, tyle. Tyle, jeżeli chodzi o ten wątek. No i teraz przechodzimy sobie do trzeciej części tego filmu, czyli do omówienia hotfixów. Tak jak wspomniałem, w czwartek tydzień temu wleciał hotfix. Ja o nim nie nagrywałem, natomiast był naprawdę ciekawy, więc w tym momencie go wam pokażę. To jest dokładnie ten, to było 11 lipca. No i mamy hotfix do nowego interfejsu. I teraz tak, mamy korekty interfejsu. Ekran postaci, zakładka cechy zostanie zamieniona z zakładką informacje i będzie wyświetlana jako pierwsza po otwarciu ekranu postaci. No i to jest oczywiście coś, na co dużo osób zwracało uwagę. Wcześniej informacje były po lewej stronie i były otwierane tak jakby od razu z bomby, no a do tych cech trzeba było się dostać później. No oczywiście bez sensu, cechy dodajemy codziennie, codziennie tutaj sprawdzamy i tak dalej, wydajemy golda, więc to na duży, duży plus, że to zostało zamienione. Taka niby pierdółka, no ale jednak bardzo ułatwia grę. Z tym na pewno musicie się zgodzić. No i teraz mamy jakieś poprawki błędów, kowal, wygląd przedmiotów można ponownie zmieniać. Dokładnie był błąd, że nie dało się zmieniać wyglądu itemków. Dalej mamy gildia. Podczas przeglądania członków gildii wybrana zakładka informacji na ekranie postaci pozostaje teraz taka sama po przełączeniu na innego członka gildii i nie powoduje powrotu do zakładki cechy, więc to jest akurat spoko również. Widok postaci. Funkcja porównywania przedmiotów dla przedmiotów dodających punkty dla wszystkich cech działa teraz ponownie w przypadku przedmiotów o dowolnej rzadkości. No troszkę takie masło maślane, ale faktycznie to porównywanie przedmiotów nie działało. Zadania związane z wydarzeniem. Naprawiono błąd dla graczy, którzy utknęli w fazie samouczka i w konsekwencji mieli trudności z odblokowaniem zadań związanych z wydarzeniem. Obejście. Jeśli ten problem występuje w przypadku twojej postaci, należy wykonać codzienne zadania. Zadania związane z wydarzeniem zostaną odblokowane, gdy następnym razem staną się dostępne. No i teraz mamy, jeśli samouczek nie został ukończony, nie będzie już wyświetlane powiadomienie o nagrodzie dostępnej za ukończone, ale wciąż będzie zablokowane zadanie związane z wydarzeniem. Jeśli problem wystąpi, należy dokończyć codzienne zadania, aby zadania związane z kolejnym wydarzeniem były poprawnie wyświetlane, gdy następnym razem będą dostępne.
No szczerze mówiąc, dość mocno skomplikowane, nie wiem o co z tym chodziło. Mówię, to już było tydzień temu tak naprawdę, ten hotfix wszedł. W każdym razie, no ja żadnych problemów z samouczkiem nie miałem. No oczywiście na EU13 startowałem i testowałem sobie ten start serwerów teraz, jak to wygląda obecnie. Rozumiecie o co chodzi? Z tym obozem szkoleniowym i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, lecimy dalej. Gabinet magii. Podpowiedź dotycząca klepsydr pokazuje teraz ponownie prawidłową cenę. Tajemna toaleta. Wrzucanie zaklętych przedmiotów do toalety nie powoduje już awarii gry. Działo się tak w ogóle teraz obecnie, w dalszym ciągu jest tak, że jak troszeczkę dłużej siedzimy na Shakesie, to gra zaczyna, mówię tutaj o wersji Steamowej, nie wiem jak jest na przeglądarce, ale ja gram na Steamie i gra zaczyna lagować, frizować, crashować się jak troszeczkę dłużej pogramy, więc to również zauważyłem po wejściu nowego interfejsu i to powinno zostać zdecydowanie naprawione. Tajemna toaleta, wrzucanie zaklętych przedmiotów do toalety nie powoduje już awarii gry. Podpowiedzi. Podpowiedzi ponownie uwzględniają ustawienie jasności. Twierdza. W kopalni nie można już kliknąć przycisku wyszukiwania klejnotów, jeśli nie ma się wystarczającej ilości złota, aby rozpocząć wyszukiwanie. Mikstury. Średnia mikstura jest teraz ponownie prawidłowo wyświetlana w podpowiedzi. Lokalizacja. Dodano kilka brakujących tłumaczeń. Aplikacje mobilne. Gildia podczas przeglądania ekranu postaci członka gildii innej gildii. Aplikacja nie zawiesza się już po wyjściu z ekranu za pomocą przycisku X. Dobrze. No tutaj, jeżeli chodzi o korekty interfejsu, no to wiadomo, poprawki błędów są oczywiście konieczne, no ale ta pierwsza korekta interfejsu, ten pierwszy podpunkt, naprawdę coś super i tego brakowało. No i teraz weszła kolejna poprawka, kolejny hotfix, już trzeci, dla wersji 22.0, czyli tej z nowym interfejsem, no i to już weszło dwa dni temu, 16 lipca, no i po pierwsze mamy ulepszenia, aplikacje mobilne, plecak, pasek przewijania został powiększony, aby ułatwić zarządzanie rzeczami, to bardzo, bardzo duży plus. Gildia, przegląd gildii, obszary, które można kliknąć, są teraz wyraźnie oznaczone przyciskami. No i to moim zdaniem wygląda tragicznie. Teraz jak sobie wejdziemy w gildię, to wszystkie te guziki tutaj mamy podpisane. Jakby rozumiem, że na początku dużo osób no nie wiedziało, który guzik, która powiedzmy grafika odpowiada za jaką funkcję, no ale jednak jak człowiek pograł dzień, dwa, no to już z automatu wiedział, że tu się wchodzi do członków gildii, tu się wchodzi do ulepszeń, tutaj się klika walki, no to jest w miarę logiczne, nie? To jest wszystko w miarę logiczne, no a teraz dodali takie guziki, no i te guziki są tak... No wydają się tak troszeczkę losowo, w sensie no to jest wszystko podpisane, nie? Ale wydają się tak troszeczkę losowo umieszczone, no i z takiego punktu widzenia estetycznego moim zdaniem nie wygląda to za dobrze. No ale skoro gracze narzekali, no to zrobili to dla nich, mówię, te poprawki są głównie o wasz feedback oparte i głównie z tego co wy piszecie na support, czy na Discordzie, czy gdzie tam tylko się da, no to oni wyciągają wnioski i tworzą te poprawki. W każdym razie, no mi to osobiście potrzebne nie było. Mi to potrzebne nie było i uważam, że teraz gildia wygląda troszeczkę mniej estetycznie. No ale to jest kwestia oczywiście, no myślę, że przyzwyczajenia i kwestia gustu. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy tak. Wyszukiwanie gildii. Wyniki wyszukiwania są teraz sortowane według rangi gildii. Członkowie. Liczba członków, średni poziom i punkty sali rycerskiej są ponownie wyświetlane nad listą członków. To akurat spoko. Atak gildii. Członkowie przeciwnej gildii, którzy zapisali się do bitwy, mogą być teraz ponownie przeglądani. Podczas inicjowania ataku gildii, lista potencjalnych gildii do ataku jest teraz sortowana według rangi gildii. Ok. Wymagania gildii. Maksymalny limit znaków został zwiększony ze 120 do 300. To akurat spoko. I usunięto narodowość i wyświetlany jest teraz język czatu. Hydra. Nazwa hydry jest teraz zawsze wyświetlana, co ułatwia sprawdzenie, ile głów hydra aktualnie posiada, no i wyświetlana jest profesja hydry. To bardzo fajne. To powiem wam szczerze, że to akurat na duży, duży plus, sam to wczoraj zauważyłem. W każdym razie teraz zobaczcie, nie dość, że zawsze mamy wyświetlaną głowę hydry, czyli na przykład jak kiedyś, wcześniej chyba było tak, przed tym hotfixem, że jak nie mieliśmy zaatakowanej hydry, to było napisane, co to jest za hydra, ile ma głów i tak dalej, a jak już sobie tutaj zawalczyliśmy, no to już tego napisu nie było. Teraz mamy ciągle podpisane, że jest to 19-głowa hydra, już nie trzeba tutaj, zobaczcie, liczyć tych głów na obrazku. No i oprócz tego mamy jeszcze klasę tej hydry w dolnym rogu wyświetloną. Także to również bardzo fajne, to również na duży, duży plus. Taka pierdółka, a powiem wam szczerze, że cieszy. Dobrze.
Wyświetlana jest profesja Hydry, to tak jak powiedziałem. Podpowiedzi. W centrum gildii wyświetlane są teraz nazwy postaci przywódcy gildii oraz bohatera dnia. Czyli tutaj po prostu chodzi o to, że jak najedziemy sobie tu, to mamy przywódcę gildii, no i tutaj mamy bohatera dnia, mamy ich awatary, mamy ich niki. Wiecie, jak to działa. Dalej. Poprawki błędów. Gildia. Zarządzanie. W edytorze herbu gildii przycisk zastosuj jest teraz widoczny tylko dla przywódców gildii. Próba dołączenia do pełnej gildii nie generuje już komunikatu o błędzie i nie umożliwia już dołączenia do innej gildii. Kowal. Wydobywanie klejnotów znów działa poprawnie, bo faktycznie z tym był jakiś problem. Trzeba było zdejmować eku, zakładać eku. No generalnie troszkę zabawy z tym było. Zadania dla początkujących. Zadanie dla początkujących: załóż gildię uważa się za zakończone, jeśli jest się już członkiem gildii. To spoko, bo to pamiętam, że nie zaliczało na początku EU13. No i ustawienia, przełączanie między wyprawami i klasycznymi misjami znów działa poprawnie. I tyle. Tyle z tych hotfixów. Także jak widzicie, no już odkąd wszedł nowy interfejs, mieliśmy 3 hotfixy. Pierwszego wam nie omawiałem, ale tam nie było. Tam głównie były poprawki błędów. W każdym razie powolutku zmieniają ten nowy interfejs tak, aby no po prostu się przyjemniej grało, lepiej grało, było to wszystko bardziej intuicyjne, słuchają graczy, słuchają feedbacku, no i po prostu według tego, co gracze piszą, czego gracze chcą, no to tak naprawdę jest to zmieniane, nie? Także powolutku, tutaj mam nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku. Tyle ode mnie w tym filmie, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za wszelkie komentarze, o których mówiłem w drugim wątku tego filmu, czyli pytania do głównego dyrektora generalnego Playa Games. Piszcie te pytania w komentarzu, piszcie sugestie, piszcie jakieś tam wasze błędy, które macie w tym momencie jeszcze na tym nowym interfejsie. Wszystko, co dotyczy nowego interfejsu, piszcie mi, ja chętnie to poczytam i chętnie to skleję w jakąś sensowną całość. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Oczywiście zostawcie kciuka w górę, subujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. I chyba wszystko. Dziękuję wam pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!